Wszystkich ponownie tutaj Szehard i kontynuujemy grę Morrowind w końcu. W końcu udało mi się dobrać do Morrowinda, tylko jeszcze tylko troszkę ściszę grę. Dobra. W końcu mi się udało dorwać do Morrowinda. I tak, oprócz tego, że nic nie pamiętam, co robiłem, wiem, że nagrałem parę odcinków, które nie doszły do YouTube'a, więc w skrócie, odprowadziłem tą babkę do Ebonheart. Jesteśmy tutaj. Ebonheart jest tutaj. Więc trochę, kurde, tych odcinków poszło. W tym Ebonheart kupiłem kuszę. Jak widzicie, mamy w końcu kuszę upragnioną. A mniej więcej to wszystko wygląda tak. Więc tak wyglądały z tą kuszą. Mogła być trochę większa, ale nie było innej kuszy. Więc tak, teraz mój plan, nie wiem też jakie plany miałem, ale mój plan na teraz jest taki, żebyśmy przeszli tutaj, po tych nieodkrytych terenach, do Balmory, do naszego gościa. W tym mieście trochę poszperałem, szczerze powiedziawszy, ale nic ciekawego nie ma. Tutaj jest jakaś plantacja, gdzie niewolnicy pracują. Pewnie powiedzielibyście, żebym uwolnił tych niewolników, tak? No i chętnie bym ich uwolnił. Chętnie bym ich uwolnił, tylko szczerze powiedziawszy, nie wiem, gdzie jest klucz do tych niewolników. Patrzyłem tutaj w tym domu. Był tam jakiś klucz, ale tam strażnicy go pilnują i tak dalej, więc postanowiłem, że wrócę tutaj uwolnić ich później. Wtedy, kiedy będę miał więcej, że tak powiem, siły. O, pięknie przechodzi, że jest mur. Wtedy, kiedy będę miał więcej siły i ogólnie będę silniejszy niż jestem, więc wyjdźmy z tej plantacji, niech oni trochę jeszcze tam nazbierają tego, co tam zbierają. I wracajmy do domu. Tak, nie wiem, czy przedmioty coś się zmieniło od tego ostatniego odcinka. Mam lutnię. Nie wiem, czy to już było odcinek na YouTube, jak miałem tą lutnię, ale kapłem się, że mam lutnię. Zawsze chciałem ją mieć u siebie w domu. I w końcu marzenie się spełniło. Dobra, więc chodźmy do Balmory. Mnóstwo tych zwierzaczków jest, których nie chciałbym zabijać. Bo tam powiedział facet, że mam ich nie denerwować, że samice są szczególnie agresywne. Tam mam jakieś schodki, a to chyba będzie jakiś taki, jakby to powiedzieć, cudzysłowie, podróżny, który zaprowadzi nas do Balmory. Tu jest kolejna niewolnica, która zbiera mulwy. Nie tak blisko, nie chcę zachorować. Potrzebuję klucza. No i właśnie. Może tutaj będzie ten klucz. Tu jest mnóstwo tych niewolników. Boże. Ja jestem jakiś chory, jeszcze się dowiedziałem. Nie wiem dlaczego, ale jestem chory. Teraz przeszukajmy. Może szporaki. Może ten dom. Okej, jest tutaj ktoś, nikogo nie ma. Ale klucza tutaj nie ma. A to to jest dom niewolników chyba. Niewolnicy w jakimś takim mieszkali. Chodźmy do tamtego domu. W tamtym domu powinien być klucz, jakiś dziwny koleś wyglądający na Francuza. Dobra. Każdy mówi mi, żebym się najpierw uleczył. Wsiadłeś, Arwel. Słuchaj. Nie, tutaj nie mogę zapytać o niewolników. Tutaj nie ma klucza. Tutaj też nie bardzo. Chodźmy tutaj. Może ten klucz znajduje się wyżej. I tak, ludziska, w końcu wracamy do Morrowinda. I tak, taka rozdzielczość, jaka jest, to musi być niestety. To jest największa rozdzielczość w grze. Szkoda, że tu jesteś koleś. Szafa jaka wielka. Dobra, zajmijmy się tymi niewolnikami później, a teraz wróćmy do swoich rzeczy. Bardziej interesujących.
niż szukanie klucza na jakimś zadupiu i go nie znaleźć jeszcze. No, zamknijmy się tutaj. No co jest? Pozbierajmy, zobaczmy, czy w beczkach jest coś ciekawego. Nie. Dobra, nic nie ukradłem. Proszę mi nie oskarżać. Dobra, więc chodźmy. Wolę iść niż skorzystać z usług tego pana. Bo chcę odkryć tutaj trochę mapy, a jakbyśmy jakąś jaskinię jeszcze odwiedzili, to by było cudownie. Więc tak, mamy kuszę. Jak trafi się nam jakiś przeciwnik, to użyjemy kuszy. Pokażę wam, jak ta kusza działa. Jak już mówiłem w tym Ebon Heart, kupiłem ją. Jest szczur. Gin. O! Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jest. I po szczurze. Właśnie tak ta kusza działa. Weźmy te bełty. No, weź wszystko. Tak właśnie ta kusza działa. Byłbym bardziej zadowolony, gdyby była większa, szczerze powiedziawszy. Już co to było za miejsce? Plantacje. Dużo tych plantacji mają, które wydobywają bulwy. Miam, miam, miam. Pewnie. Zresztą ktoś muszą jeść ci ludzie, krokowiec. Tak. Chciałbym trochę też pójść w magię. To znaczy kupić jakieś zwoje, zwiększyć swoją moc magiczną, to byśmy musieli pójść do Gildii Magów. I mamy jaskinię, w której jeszcze nie byliśmy. A mamy 166 na 215. Nie jest to zbyt dużo, ale jak wywalimy trochę zbędnych rzeczy, to nam się powinno zmieścić wszystko, co interesujące i drogie. Więc chodźmy do jaskini. Grobowiec, proszę bardzo, w grobowcu zawsze coś możemy znaleźć. Jak widzicie, ten save 155. Ten save wziąłem z tamtego laptopa. Już tam kogoś widzę. Tak, czarodziej jeszcze, to było tak 215. Czemu go nie mogę trafić? Okej, może jest odporny na to. Strzały. To jest jakiś zgnilec czy coś. Właśnie ten miecz burz. No, a to już nie jesteś odporny. Gin. Jest po nim. Kolejna dusz. Mączka kostna. Oczywiście, że wezmę. Tam widzę, przez drzwi ktoś próbuje przejść. Nie ma mowy. Składa premia do szczęścia. Wezmę wszystko, co znajduje się w koszula. I nie wiem dlaczego, ale muchę słyszę, jakby w grobowcu. Wow, następne! Ja są dość powolne. Stalowa kusza niezbyt coś tam robi. Weźmy ten miecz. Zapiszmy grę. Bo się teraz na nich spróbuję rzucić. And Geronimo! Okej, nie są zbyt mocne. Wszystko. Jednak... Tu głośniej trochę. Właśnie, i znikło nam. Okej. Okej, jeden już nie żyje, tu jest następny, weźmy go. Plecy walnijmy. Przedmiot nie posiada ładunku. Szkoda, ale i tak... Zadaje jakieś cięcia. Tak, aha, to ja go uderzyłem, dobra. Gin! Dobra, jest po nim. I bierzemy kolejne jego rzeczy. Tam widzę następne. Próbuję się wyswobodzić z boki strażnika. Klucz do grobowca i mączka kostna. Dobra. Drewniane drzwi. Następny szkielet. Mączka kostna. Klucz widzę tutaj, do jakiejś skrzyni. Dobrze ukryty klucz, bo niewiele osób patrzy na filary. Sam nie należę do osób, które tak patrzą na te wszystkie rzeczy. No, cieszę się, że wróciliśmy do Morrowinda, bo jednak Morrowind ma to do siebie, że jest niezwykłą grą.
Wow, myślałem, że to jest jakieś bydle, a to jest jednak bydle, jakieś wielkie, potężniejszy truposz. Wow! What the fuck? Widzę zbyt wiele rzeczy tą swoją magią. To mnie uruchamia. Gin. No gin. Nie mogę się ruszyć, więc tak musimy go uderzyć. Tak musimy go pokonać. On też nam niewiele robi. No. I pojdzie. Aha, zero. Okej. Tam są jakieś zwoje, ale... Mam zero. Okej. Co ja mam teraz zrobić w tej sytuacji? Czy to mi za niedługo przejdzie? Czy co? Chyba nie zejdzie, więc czytam. Okej, wrócę do was, jak go pokonam. Więc tak, bo to może źle do oglądania, więc zaraz do was wrócę. Okej, był tylko jeden sposób na tego gościa. A to oznacza, że trzeba było zniszczyć po prostu z łuku. Z kuszy nie chciałem próbować, w łuku mam więcej strzał. Próbowałem z nim walczyć, ale to nic nie wychodziło. Zły czerwonej myśli. Absorpcja, inteligencja, 10 sekund dotyk, coś tam, ale tak zabierzemy. Wezmę młotek, motorski młotek partnerski, mój zwierciadła, oczywiście mączki kostne, wszystko wezmę. No i mamy tutaj cosik, ale najpierw zapiszę 158. Nie wiem dlaczego taki jest zapis, coś wcisnąłem. Poziom zamka, mała skrzynka, której nic nie ma, dziękuję ci gro. Mięso pędraka, sól. Jest tutaj coś ciekawego jeszcze, oprócz kości. No, w lolu utknąłem. Nie mogę się stąd wydostać. Gro? Halo? O Boże święty. Utknąłem tam, nie mogłem się w ogóle ruszyć. To było piękne. Okej, więc zabierajmy to. Poziom zamka 40. Gdzieś tu mam wytrychy na pewno. Wnioski wytrych. Zbyt skomplikowany zamek. A mam tu zwój włamania gdzieś. Jest. R. Otwarte. Nagle robi się bardzo zimno. Dobra. Orkowy hełm. Orkowy kirys. Lewy karwasz, prawy karwasz, lewy wszystko. Dźwigamy tylko 2 kg. Bęben ze skóry gła. Dobra, zostawię to. Do domu mam tu widzę wiele, wiele, wiele rzeczy. Koszula. Niepotrzebna mi jest w ogóle wcale. Jeszcze coś. Już łuk może się ubrać. Coś by się przydało zostawić. Dylematy, dylematy, co by tu zostawić? Książki dużo ważą. Ale nie chcę tu się ich pozbywać. Świeczki. Szklane latarnie, jedne. Zostawię. What the fuck is this shit? Ile tych szkieletów? Serio? Okej, okay, zapiszę, że... No bo wiem, że oni nie mogą zabić. What the fuck? 158. 58. 5
Wow, mocny jest. Kurde, spadam stąd. Fuck. Sio. Dobra. Skąd się te szkielety wzięły? Ktoś mi może powiedzieć? Sio. Bo teraz nie wejdę przez te szkielety cholerne. What the fuck? Teraz przez nie wyjdę. Mam zwój teleportacyjny. Kapłem się teraz. Najpierw spróbuję od nich tak uciec. No kurde, biegnij! Frustracja. Tędy i tędy. Fuck! No kurde, stary! Co on robi? Czemu on zawsze, jak musi dostać cios, musi się zatrzymać, żeby przemyśleć swoje życie? Czemu to zajmuje mnóstwo czasu? Sio. Sio, cholerne. Tu poszedł. Zamknij te drzwi do... No. Dobra, nie mogę otworzyć drzwi, to jest chociaż tyle. A ja zapiszę. 159. Dobra, spadamy stąd. Idź. Tak, mam zwój teleportacyjny. Spostrzegłem się, że iż mam taki zwój. Okej, teraz jak mnie coś zaatakuje, to jest po mnie. Nie mam życia. I mnie zaatakowało, jakiś stwór idzie z gór. What the f- no nie, nienawidzę ich. Spadaj. Nie, nienawidzę ich. Cholerne bestie. Odpoczywaj tutaj. Odpoczynek jest zabroniony. Poszukaj łóżka. Ale tam na polu jest... Tam na polu jest bestia! Czekaj, 5 godzin. Niech ta bestia sobie stamtąd pójdzie. Chociaż... No jest. No super. No leci. YOLO! No tak, ale zapomniałem, że w wodzie też są i płynie do mnie. Run. O, sio! No i jeszcze to. Sio! Paskudo! Jest! Teleportujemy się, nie ma już, nie ma szans. Interwencji boost. Dobra, no i jesteśmy. Dobra, tutaj skończymy pierwszy odcinek z Morrowinda. Jesteśmy tutaj. Byliśmy tutaj, jesteśmy tutaj. Skończymy ten odcinek tutaj, więc ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku, więc... Czekaj, kto to jest? Jakiś nob? Dobra. Spróbujemy się też na tym odcinku uleczyć. Dobra, więc dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Morrowinda. Hej!